A uciekło mi. Dobry wieczór z Wrocławia. Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Kochani, taki wieczorny raport z tego, co wydarzyło się podczas dzisiejszego dnia, jakie mamy plany. Oczywiście w związku z tą kryzysową sytuacją, w której jesteśmy. Ale zacznę od tego, że spotkałem się w godzinie, właściwie to 6:30 z naszymi kierowcami MPK, z motorniczymi, z kierowcami autobusów na pętli przy placu Kromera. To bardzo fajne spotkanie. Niektóre media nawet dopytywały, co ten Sutryk robi, spotyka się z kierowcami, czy on jest poważny i odpowiedzialny. Tak, on jest poważny i odpowiedzialny, bo moim zadaniem jako prezydenta jest nie zamykać się w wieży z kości słoniowej, ale być z ludźmi. Być z ludźmi, ale to znaczy także unikać jakichś dużych kilkunasto albo kilkudziesięcioosobowych spotkań. Ja ich unikam, ale spotykam się z naszymi pracownikami, bo oni świadczą usługi dla nas. Oni pełnią służbę dla nas. To odpowiadam tym wszystkim, którzy mają z tym problem. Spotykam i będę się spotykał, bo to jest zadaniem prezydenta. Czy to się komuś podoba, czy nie. Nawet jeżeli się w ten sposób narażam na różne mało przyjemne sytuacje. To po pierwsze, ale to były super spotkania. Chciałem przede wszystkim sprawdzić, jak wygląda stopień napełniania się tramwajów i autobusów. Zauważyłem, że jest dużo mniej pasażerów. A poza wszystkim to były dobre spotkania właśnie z kierowcami tramwajów, autobusów, z tymi ludźmi, którzy pomimo tej trudnej sytuacji, niebezpiecznej także sytuacji, są z nami, wożą nas i chciałbym im raz jeszcze za to wszystko bardzo serdecznie podziękować. Kochani, tak się patrzę, czy już wszyscy jesteśmy, ponieważ zanim tam wszyscy, że tak powiem, złapią ze mną kontakt, to chciałbym się przywitać, bardzo serdecznie Wam podziękować, że jesteście ze mną. Ja chciałbym wejść w taki tryb systematycznych z Wami spotkań o godzinie 18:30 albo w okolicach tej godziny. Kto jest? Jest Pani Agata, witam Panią Agatę, jest Pan Edward, też witam. Witam Panią Natalię, witam Panią Renatę. Przepraszam, że się tak nachylam, ale jestem bez okularów. Witam Pana Grzegorza. Witam Panią Ludwikę, Panią Sylwię, Panią Karolinę, Panią Martynę, macham. Troszeczkę gram na czas, ale chodzi mi o to, abyśmy się wszyscy zdążyli do tej relacji włączyć, abym nie musiał powtarzać tych kwestii, o których Wam za chwilę powiem. Witam Wrocław. Wrocław jest nam podstawą. Chodź tu, Wrocuś. Nie chcę jeszcze wskoczyć. Nie chciałbym powtarzać tych spraw wielokrotnie, a kiedy o nich mówię, no to czas mija, Państwo się włączacie, pytacie w komentarzach o różne kwestie. Moim zadaniem jest przede wszystkim poinformować Was o tym, jak sprawy się mają na serio. Jest wiele porządnych, przyzwoitych mediów elektronicznych, wiele fajnych publikatorów, które nas informują, wiele telewizji, które nas informują o tym, jaki jest, ale są też takie publikatory, które są obliczone na sensacje, żyją tym po prostu. Nawet to na swój sposób rozumiem, taka jest logika mediów, pod warunkiem, że nie przekracza się pewnej granicy. Tutaj, w tej naszej relacji, tej granicy nie przekraczamy. Mówimy o tym, jak sprawy się mają naprawdę. Ja Was informuję o tym, jak sytuacja wygląda z punktu widzenia prezydenta i dzielę się z Wami wiedzą taką, nie ślinie, bo wczoraj było dużo o ślinieniu palców, dzisiaj nie będę ślinił. Jak sprawy się mają z punktu widzenia mojego i co ja wiem. Kochani, przede wszystkim Wrocław jest miastem otwartym, na tu i teraz. Nie ma żadnych kordonów, żadnych wojsk, żadnych czołgów, żadnych zasiek. Jesteśmy miastem otwartym, podobnie jak i inne miasta w Polsce. I tu się nic nie zmieniło. Chciałbym w związku z tym zdementować wszystkie pogłoski o zamykaniu granic miasta.
I to jest informacja na godzinę właśnie no 18:30 parę. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, tego nie wiem. Na tu i teraz sytuacja jest właśnie taka, jak przed chwilą ją opisałem. Jesteśmy miastem otwartym, możemy podróżować, możemy przyjeżdżać do Wrocławia, możemy wyjeżdżać, aczkolwiek nie rekomenduję opuszczania miasta. Zostańmy. Prosiłem Was o to, żebyśmy odłożyli delegacje, a już delegacje zagraniczne w szczególności. Nasi sąsiedzi, jak wiecie, zamykają granice. Tym samym granica Polski i wyjazd Polski będzie zdecydowanie utrudniony. Zostańmy w mieście i przygotujmy się na te wyzwania, które nas czekają, a które mogą potrwać kilka tygodni. No właśnie, jesteśmy w czasie rzeczywistym. Ktoś tutaj puka i dzwoni do drzwi, ale to mam nadzieję, że za chwilę sobie z tym ktoś poradzi. Dobrze. Słuchajcie, żłobki są zamknięte, o tym mówiłem wczoraj. Jednocześnie zaplanowaliśmy, że odbędzie się generalne sprzątanie i dezynfekcja wszystkich żłobków, a także placówek edukacyjnych na wszelki wypadek. To nie to, że coś się tam wydarzyło, ale wolimy dmuchać na zimne i dokonać tej dezynfekcji. Jednocześnie chciałbym uspokoić wszystkich pracowników i żłobków, i przedszkoli, i szkół. Będę chciał Wam, tak jak to było podczas strajku, zapłacić 100% tego, co macie w kontrakcie. Nawet jeżeli w tej chwili z punktu widzenia pewnych regulacji kodeksowych będzie to niemożliwe, to będę chciał Wam to jak najszybciej wyrównać. Chciałbym, aby to było jasne i chciałbym, żebyśmy to wszystko absolutnie zrozumieli. To jest niezwykle ważne i wydaje mi się potrzebne, bo o to Państwo pytacie. No tak, a tak patrzę, że w międzyczasie właśnie pytacie o tą otwartość albo zamkniętość miasta Wrocławia. To już wyjaśniłem. A tu i teraz Wrocław jest miastem otwartym. Dobrze. Przygotowujemy szkoły do zdalnej edukacji za pomocą różnych platform informatycznych. To się już dzieje. Nauczyciele i wychowawcy wysyłają swoim uczniom za pomocą Librusa choćby różne zadania. Mam nadzieję, że dostają też odpowiedź i uczniowie wywiązują się z tych właśnie zdalnie zalecanych zadań. To po drugie. Moi drodzy, rekrutacja. O tym mówiłem wczoraj, ale powtórzę, bo nie wszyscy to zarejestrowali. Rekrutacja do szkół podstawowych i do przedszkoli. Jeżeli chodzi o rekrutację do szkół podstawowych, no to zapisując oczywiście dzieci do szkół obwodowych, możemy te dokumenty wysłać mailem. Nie ma żadnego innego obowiązku. Musimy je po prostu podpisać, zeskanować i wysłać maile. Podobnie jest, jeżeli chodzi o rekrutację do przedszkoli. Startujemy z tą rekrutacją 20 marca i tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Dokumenty należy przygotować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać do placówki za pośrednictwem tego systemu, który nas rekrutuje. Nie będzie żadnego obowiązku, aby składać te dokumenty osobiście. Po to właśnie, żeby uniknąć ewentualnych kontaktów osobistych. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sytuację w żłobkach i przedszkolach i szkołach, bo o to jestem bardzo często pytany przez pracowników, a to jest kilkadziesiąt tysięcy w końcu osób, to chciałbym powiedzieć, że zabezpieczamy minimalny skład w tych placówkach, czyli niezbędną liczbę pracowników, którzy będą te miejsca obsługiwać. Patrzę tutaj, czy coś się fajnego pojawiło. Czy pojazdy komunikacji miejskiej są dezynfekowane? Są dezynfekowane. Co tam jeszcze? Kiedy będą zamknięte kluby nocne? Kochani, tysiąc razy o tym mówiłem. Kluby nocne będą zamknięte wtedy, kiedy rząd polski, tudzież wojewoda, wprowadzą takie ograniczenia.
Ja jako prezydent nie mam takiej możliwości. No i chciałbym, żebyście to, no nie wiem jak to powiedzieć, właśnie zrozumieli, zakodowali, powtarzali dalej. Nie mam takiej możliwości. Chciałbym, ale nie mam takiej możliwości. No to niech to wszyscy zrozumieją, tak? To nie jest tak, że w polskim ustroju samorządowym prezydent sobie może o wszystkim zdecydować, szczególnie w tej sytuacji. Także, a czy pan się boi koronawirusa? Boję się, bo jestem narażony. Spotykam się i będę się spotykał, bo taka jest moja rola i zadanie. Ale mam nadzieję, że się jakoś uchroni. Dobrze, słuchajcie, lecimy dalej zgodnie z, tutaj z moim zestawieniem. Wzmacniamy opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Tu mam na myśli takie wzmożone patrole Wrocławskiej Straży Miejskiej, która będzie sprawdzała, jak dzieci i młodzież przestrzegają zaleceń służb sanitarnych. Będą pojawiać się w tych miejscach, gdzie przypuszczamy albo wiemy, że młodzież lubi przebywać, i, czyli rynek, galerie handlowe, w przypadku Wrocławia to jest także Wyspa Słodowa. Tu na marginesie informacje do studentów. Nie ma mowy o tym, żebyśmy wchodzili pierwszego dnia wiosny na Wyspę Słodową. Jest zamknięta. Nie korzystamy z niej. Macie się wykazać studencką odpowiedzialnością. Będą zasieki, będą bramy, nie ma wejścia na Wyspę Słodową. Wy jesteście naszą przyszłością i macie się zachowywać odpowiedzialnie. W związku z tym nie ma miejsca na imprezę zbiorową na Wyspie Słodowej. Koniec, kropka. To mówię w sposób taki bardzo zasadniczy i jednoznaczny. Wracam do Straży Miejskiej, ona będzie pełniła te patrole systematycznie, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie młodzież się może pokazywać. Dalej. Nieprzerwanie działa, to jeżeli chodzi o osoby bezdomne, nieprzerwanie działa noclegownia i ogrzewanie, bo w tym szczególnym czasie myślimy także o osobach, które no, z różnych powodów wymagają naszego codziennego wsparcia. I to z całą pewnością są osoby bezdomne. Poprosiłem Caritas i za to bardzo serdecznie chciałbym podziękować księdzu dyrektorowi Amorgowiczowi. Nie likwidujemy na przykład łaźni, ponieważ osoby bezdomne stale tego potrzebują, a my potrzebujemy stale kontaktu z nimi. Potrzebujemy też wiedzy o tym, że oni w określony sposób odbywają pewne rytuały higieniczne, dbają o siebie, a my im w tym pomagamy. No dobrze, kochani, później tak, we wtorek zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w porozumieniu z panem przewodniczącym Harłampowiczem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Chodzi o to, abyśmy szybko podjęli pewne niezbędne uchwały, także związane z przekazaniem środków na cele walki z koronawirusem, między innymi. I o tym wam już wspominałem. Chcemy zakupić dwie karetki, a także sprzęt niezbędny do pracy szpitali, w tym respiratory. No jedna z karetek już jedzie, z tego co wiem, od dyrektora Pobotyna ze szpitala klinicznego właśnie do szpitala uniwersyteckiego na ulicy Borowskiej. Druga karetka trafi do szpitala wojskowego przy ulicy Weigla. Miasto Wrocław, raz jeszcze przypomnę, nie prowadzi żadnych szpitali, bo szpitale prowadzi albo marszałek, albo szpitale są kliniczne, albo jest szpital MSWiA, albo jest wreszcie szpital wojskowy. Tym niemniej ja poprosiłem dyrektorów szpitali o wyszacowanie potrzeb, no i właśnie na te potrzeby odpowiadamy. I to wszystko zadzieje się na tej nadzwyczajnej sesji. Nie chcę czekać 2 tygodni, ponieważ taka regularna sesja została zwołana za 2 tygodnie, ale uważam, że nie ma potrzeby czekać, tym bardziej, że nie wiadomo, jaka sytuacja będzie, w związku z tym trzeba też szybko decyzję podjąć, tak? Mówiłem wam o tym wielokrotnie, że jednak samorząd funkcjonuje w oparciu o pewien reżim prawny i nikt nas z tego reżimu nie zwolni, w związku z tym musimy działać w oparciu o literę prawa, dlatego propozycja zwołania tej nadzwyczajnej sesji. Ta sesja zresztą, to taka dodatkowa informacja, odbędzie się tym razem bez udziału widowni. Będzie oczywiście transmitowana przez internet i przez media.
I zachęcamy tym samym Was do jej oglądania, ale nie będziemy narażać nikogo na uczestnictwo w niej takie bezpośrednie. Słuchajcie, od przyszłego tygodnia wszyscy wchodzący, to są już takie sprawy wewnętrzne urzędu, ale wszyscy wchodzący, to jest pracownicy i klienci, czyli mieszkańcy Wrocławia, do centrów obsługi mieszkańca będą mieli sprawdzaną temperaturę ciała. Ja chyba o tym nawet wczoraj mówiłem. Pani Ola pyta, co ze szkołami, ile czasu będą zamknięte. Nie wiem. Tak długo jak trzeba, nie wiem. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w ogóle w sytuacji takiej, gdzie dzisiaj podawane informacje jutro mogą być nieaktualnymi. Sytuacja zmienia się na bieżąco. Jest bardzo dynamiczna. To, co ja dzisiaj mówię, jutro może wyglądać zupełnie inaczej. Proszę to przyjąć, proszę to zrozumieć, proszę to uszanować. Dlatego spotykam się z Wami codziennie, aby codziennie Was aktualizować. Nie wiem, jak będzie wyglądała ta sytuacja za 2, za 3, za 4, za 5 dni, za 2 tygodnie, ponieważ sytuacja jest mega dynamiczna, mega rozwojowa. I bardzo proszę, żebyście to zrozumieli. Dobrze, tak patrzę, co Wy tam jeszcze piszecie. Okej. Na razie wracam tutaj do swojej karteczki. Gdzie byliśmy? Sesja. Mówiłem o tym, że wszyscy wchodzący i wychodzący, a właściwie to wchodzący jednak do centrum obsługi mieszkańca będą mieli sprawdzoną temperaturę. Chodzi o Wasz komfort, ale chodzi także o komfort tych, którzy Was obsługują. To są także mieszkańcy Wrocławia. Oni też się muszą czuć bezpiecznie. Oni też mają rodziny. Oni też chcą wiedzieć, że wykonując swoje obowiązki, wykonują je w sposób bezpieczny. Kochani, MPK Wrocław zatrzymuje się dzisiaj, bo bardzo często są pytania o MPK. No to MPK zatrzymuje się od dzisiaj na wszystkich przystankach, także tych na żądanie. Ta nazwa mi się w ogóle nie podoba. Zmienimy ją w przyszłości. Chciałbym, żeby te przystanki się kiedyś nazywały przystanki na życzenie, a nie na żądanie. Ale to w swoim czasie o tym będziemy rozmawiać. Chodzi o to oczywiście w pierwszej kolejności, abyście nie musieli naciskać tych przycisków, które mają poinformować kierowcę o konieczności zatrzymania. Dobrze, później chciałbym Was poinformować o tym, że odwołujemy również weekendową komunikację nocną, to znaczy tramwaje będą kursowały do godziny 23, a nie tak jak do tej pory do godziny 0:30. Ja wprowadziłem takie rozwiązanie jakiś czas temu, ale z uwagi na sytuację, że wieczorem, szczególnie właśnie wieczorem, powinniśmy być w domu. I tu jest gigantyczny apel do młodzieży. Nie ma wychodzenia wieczorem do knajp. Darujcie sobie. Bądźcie odpowiedzialni. Dzisiaj o tym do Was pisałem w tym apelu, który został przesłany do wszystkich studentów za pośrednictwem rektoratów wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych we Wrocławiu. To nie jest czas zabawy. To jest czas odpowiedzialności. To jest czas, kiedy powinniśmy w swoim miejscu takiego, powiedzmy, spędzania czasu zostać. Nie ma wychodzenia wieczorami. Ja wczoraj, wychodząc z rynku, zostałem kilka razy zaczepiony, aby wejść do jakiejś knajpy. Za trzecim razem eksplodowałem i nie wytrzymałem. I powiedziałem, żebyście ode mnie od... Nie powiem Wam co. Tak? Nie ma miejsca na tego typu zachowania. Tak? Nie wchodzimy do żadnej knajpy. Koniec, kropka. Jesteśmy w domu, jesteśmy, nie wiem, w akademiku, jesteśmy na stacji, jesteśmy w hotelu, gdziekolwiek. Nie wychodzimy nigdzie. Chyba, że jesteście po prostu szaleni i chcecie zwiększyć ryzyko zachorowania. Nie sądzę. Bardzo Was o to proszę. No, kto tu pisze? Pani Ola pisze o zachowaniu studentów, które jest karygodne. No,
no to zwracajmy im uwagę. Ja nie jestem w stanie z każdym indywidualnie porozmawiać. Ja mogę apelować, mogę prosić, mogę błagać. Nie będę ich aresztował, nie będę ich bił, nie będę ich kopał, nie będę się nad nimi znęcał. Mogę ich prosić i róbcie to samo. Wejdźmy w tryb normalnej takiej kontroli społecznej, dobrze rozumianej. Zwracajmy sobie po prostu uwagę na te kwestie. Nie ma miejsca na tego typu zachowania. Nie jest niczym dzisiaj nagannym zwrócić sobie uwagę, zostań w domu, bądź odpowiedzialny. Jeżeli nie myślisz o sobie, to chociaż pomyśl o innych. Bardzo was o to proszę. Dobrze. Mówiłem o tej komunikacji nocnej, która właśnie służyła głównie tym w weekendy, którzy wracali z miejsc rozrywki w centrum miasta. Nie uczestniczcie w tych wydarzeniach. O to was bardzo serdecznie proszę. Chciałbym wreszcie bardzo serdecznie podziękować pracownikom MPK, którzy pełnią swoje obowiązki, ale tak naprawdę służbę wobec nas wszystkich. Ale to nie są tylko pracownicy MPK, to są także pracownicy miejskich wodociągów i wielu innych służb miejskich, którzy na co dzień muszą, powinni i służą wam swoją pomocą i swoją pracą. Bardzo chciałbym wszystkim za to podziękować. Kochani, no i wreszcie zamierzamy już niedługo doręczyć przede wszystkim do skrzynek naszych najstarszych mieszkańców 50 tysięcy egzemplarzy naszej takiej gazetki informacyjnej wrocław.pl. Tam znajdą się te najważniejsze informacje dotyczące jakby stanu faktycznego i tego, co powinniśmy robić, a co nie powinniśmy robić podczas jakby w tych dniach, no, mówiąc wprost. Kochani, to wszystko, co ja wam miałem do powiedzenia. Teraz jeszcze popatrzę apel do rodziców dzieci szkolnych. Dziś widziałem grupę. No są te grupy jeszcze, no, w galeriach, na rynku, no ale to zastanówmy się, czemu one są. One są dlatego, że być może rodzice nie do końca pilnują swoich dzieci, tak? No to gorący apel, kochani rodzice, pilnujcie swoje dzieci. No nie ma jakby miejsca i możliwości, żeby one wychodziły i sobie trawersowały po mieście. No musicie to zrozumieć, tak? Albo wdrożymy takie zero zachowań, tak? I będziemy nieobecni przez jakiś czas. Ja wiem, że to jest trudne, ale konieczne w tej sytuacji. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj byłem u księdza arcybiskupa Kupnego. Słuchajcie, może będę nieobiektywny, bo jestem członkiem Kościoła Rzymskiego. Nie jestem nie wiadomo jak religijny, ale jestem członkiem Kościoła Rzymskiego. Bardzo mam dobrą współpracę z księdzem arcybiskupem, który jest osobą niezwykle rozumiejącą miasto. Napisałem o tym na Facebooku, że spotkałem się z księdzem arcybiskupem. Napisałem o tym, bo to dla ludzi żyjących kościołem, dla katolików jest szalenie ważne, tak? Że są dyspensy związane z uczestnictwem w niedzielnych mszach świętach. Tam są wypunktowane te wszystkie warunki i sytuacje osób, które są z tego zwolnione. Powiem wam, że smutno mi się zrobiło, kiedy zobaczyłem komentarze tak zwanych filozofów, którzy ciągle dyskutują z jakimiś tam sprawami, w tym ze sprawami Kościoła. To chciałbym wam powiedzieć coś takiego. To sobie zostawcie to dla siebie, ok? To nie jest miejsce i czas na dyskusję o tym, czy ktoś powinien być, czy nie powinien być za Kościołem, ok? To nawet ktoś mi napisał, głosowałem na Pana, a Pan poszedł się spotkać z arcybiskupem. To ja powiem to tak, mam to w dupie. To możecie sobie nie głosować na mnie następnym razem, a ja będę się spotykał z tymi wszystkimi, którzy w jakiś sposób mają wpływ na to, co się dzieje w mieście, tak? Z wojewodą, z księdzem arcybiskupem i z innymi osobami. Mocno powiedziałem, wiem o tym, ale ja taki po prostu jestem. Znaczy jestem sobą. I nie podoba mi się to. To
Możecie na mnie nie głosować, a moim zadaniem jest spotykanie się z osobami, którym zależy na tym mieście i którzy reprezentują jakąś część mieszkańców tego miasta. W tym przypadku istotną część tego miasta. Jeżeli wam się to nie podoba, to sorry. Po prostu sorry. I koniec, kropka. Ja tu nie jestem dla konkursu piękności. To widać zresztą. Tak? Ja tutaj nie jestem dla jakiejś sławy, popularności. Ja tu nie jestem dla długiej kadencji. Ja tu jestem po to, żeby służyć mieszkańcom Wrocławia. Wszystkim. A szczególnie wszystkim w sytuacji kryzysowej. Obojętnie, czy oni są katolikami, niekatolikami, Żydami, masonami, białymi, czarnymi, zielonymi i tak dalej. Czy to jest zrozumiałe i czy to jest jasne? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i że to jest jasne. Że ci wszyscy poprawni, mega poprawni, delikatni i wrażliwi, to wreszcie zrozumieją. A jak nie zrozumieją, no to sorry. Takie jest moje podejście. Ja się staram zachowywać w sposób uczciwy i jasny wobec wszystkich. Czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba. Tak samo jak dzisiaj rano powiedziałem jednemu z publikatorów. Będę się spotykał z pracownikami tego miasta, którzy służą mieszkańcom tego miasta. Będę z nimi rozmawiał, będę im podawał kawę, będę im dawał pączki, będę z nimi rozmawiał o ich problemach, o tym, jak oni się zachowują, o tym, co im potrzeba, o tym, czy oni się czują bezpieczni, czy nie. Bo takie jest moje zadanie. Nie zamknę się tutaj, tylko będę latał, nawet sam się narażając. I tyle. I chciałbym błagać wszystkich tych, którzy są tą milczącą większością, ale których jest najwięcej. Ludzie, dajcie wreszcie głos. Nie pozwólmy na to, żeby te wszystkie skrajne opinie ciągle na Facebooku i na innych mediach wybrzmiewały. Bądźmy sobą, rozmawiajmy normalnie, rozmawiajmy autentycznie, tak jak ja dzisiaj. Jeżeli coś trzeba powiedzieć mocno, to powiedzmy to mocno, ale uczciwie. Szczególnie w sytuacji kryzysowej uważam, że to jest potrzebne. Tutaj nie ma miejsca na ściemę. Tu nie ma miejsca na ściemę. Kochani, chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie na sam koniec wszystkich tych oczywiście, którzy mi, miastu i nam wszystkim życzą dobrze. Dziękuję wam za to, że jesteście. Kocham was. Jest nas coraz więcej każdego dnia. Chcę wam powiedzieć, że w tej chwili jest nas ponad 3300 oglądających. Kocham was wszystkich. I będę do was mówił, będę z wami rozmawiał. Szanuję was, kocham i uważam, że należy wam się taka rzeczowa i jasna informacja. To, co się gdzieś tam pojawia w takim czy w innym publikatorze, to ja mam to gdzieś. To jest ważne, to, ten nasz kontakt. Ten nasz kontakt, że my o tym rozmawiamy i że rozmawiamy o tym uczciwie. I że mamy do siebie wzajemny szacunek. Pani Kasiu, pozdrawiam. Pani Aniu, pozdrawiam. Pan Michała też pozdrawiam. No i pani Danusia pisze, ludziom się nie dogodzi, zawsze będą narzekać i krytykować. I ma pani rację, pani Danusiu. Dlatego ja się tym nie przejmuję kompletnie. Tak? Ja wierzę w was. Ja wierzę w to, że nas, normalnych, jest po prostu więcej. A w sytuacji kryzysowej powinniśmy się wszyscy, kurczę, trzymać razem. I dlatego was bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż mi tutaj już pokazują kończ, stary kończ. A jeszcze chciałbym wam kilka rzeczy powiedzieć, ale dobrze, zostawmy to do jutra. Słuchajcie, kocham was i trzymajcie się i bądźmy razem w tej sytuacji, nawet jeżeli ona jest mega trudna i zdaje się, że niestety będzie eskalować, tak? Ale bądźmy w kontakcie, dlatego jutro widzimy się ponownie o godzinie 18:30. Powiem wam o tym, co wiem, o tym, co się wydarzyło we Wrocławiu. No dobrze. Trzymajcie się i za wszystko wam dziękuję. Dobranoc. Hej.